Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Maniek. No i moi drodzy, mamy tutaj header wystawiony już. A jak jest header w czerwcu wystawiony, znaczy, że będziemy coś przy nim robić. Mianowicie chcę dzisiaj umyć cały zestaw i w poniedziałek mają być części do kombajnu i od poniedziałku po prostu stanąć, rozebrać, złożyć to, co trzeba. A dzisiaj, no jeszcze jest taki dzień, że jestem sam na placu, to chcę właśnie to umyć, żeby móc się jakoś dotknąć do tego sprzętu, bo to jak to u nas przez zimę, no nakurzył się, tak? I ten kurz jest, się przykleił, więc wziąć to umyć. Niech to jakoś też i wygląda, a jest pogoda jaka jest, więc ten komaj szybko wyschnie, woda odparuje. Dobra, header odbezpieczyłem, przeszedłem teraz tutaj na halę. Co? Składam drabinę, zamykam podajnik i wyjeżdżamy. Wczoraj wymieniłem w kombajnie pompę AdBlue. W sumie to zaraz podejdę na górę, pochwalę się, co wczoraj uczyniłem. Tutaj pompę zmieniłem, AdBlue ogólnie, zbiornik był wyciągnięty, umyty na smoku w zbiorniku AdBlue, filtr zmieniony, no po prostu już to tak zrobić, tak jak należy. A wczoraj ta uszczelka wylatywała, to ją przykleiłem, tą uszczelkę, jak i odbezpieczymy. Tą całą uszczelkę wymieniłem, ponieważ jak i na jednym, tak i na drugim narożniku myszki podgryzły ją. Gdzieś na takich odcinkach po prostu uszczelka była wygryziona. No i kolejna rzecz, jaką zrobiłem. O kurde, jeszcze stary element. Gdzie zapomniałem? Dobrze, że wszedłem. Tutaj zmieniłem piankę, w sensie zmieniłem, dołożyłem. No tutaj też nam wygryzły. O, ta uszczelka wylatała. O! Widzicie? Dobrze, że przyszedłem. Co tu jest grane? No dobra, ale jak ja ją tam założę, jak tam nie ma nawet dojścia? Tu chodzi uszczelka do wymiany. Dobra, taką mam na magazynie, to zaraz wymienię. Kombajn jest też do umycia, bo no, ja go już wydmuchałem powietrzem, ale jeszcze ten kurz jest przyklejony po prostu. Nie znalazłem uszczelki, będzie musiał ojciec dowieść. To zmienimy później, w sensie założę to później, jak dowiezie. A teraz co, palimy maszynę i jademy. Tam to jedzie.
Zobaczymy, jak tam z moją celnością. Header odbezpieczony, ok. Kurde, jak profesjonalista. Tuż to szok. A sam się zdziwiłem. Siedem metrów, jakoś mały już ten header się nam wydaje. Z roku na rok coraz jakby go ktoś go skracał. Się za bardzo chyba przyzwyczaiłem do niego. Kurde, Kazik jeszcze tą ładowarkę zostawił. Się tam nie zmieszcza. Byłem na zewnątrz, od razu podczepiłem całe to przez hydraulikę. Więc sobie mogę headerem bezpiecznie operować, bo jest zabezpieczony już i chcę go właśnie z grubsza powietrzem dmuchnąć i wtedy stanąć to myć. A to też mi trochę zajdzie, bo te klapki ze ślimaka chcę od razu potwierać ze ślimaka, tam wszystko wydmuchać, wyczyścić, bo na zimę tego nie robiłem. Dobra. Dobra, wózek podstawiłem, bo chcę zacząć no po kolei lecieć. Wózek, następnie header, header na wózek odczepię i na końcu kombajn ogarnę. Iść to za kolejnością. Jakoś wózek to tam chwila, moment i będzie ogarnięty. A też w błocie opierdzielone, jakby nie wiem. Ale mamy dojazd do jednego pola, akurat taki niefajny. Dobra, to zaczynamy przygodę. Którą wiatr? Jeden element za mną. Jak ja lubię, jak tak się fajnie świeci. W ogóle jeszcze na sam koniec. Tak idę sobie tutaj, idę. I zobaczcie. Opona do remontu. Ale ona jest do wymiany, bo jest i tu walnięta. Tutaj pręt. Nie wiem, gdzie tata jeździł.
ale opona do wymiany. Dobra, podjadę ładowarką, czepię sobie go, zabiorę i co, za wózek trzeba, za header trzeba się brać. To co najgorsze. Jeszcze mi ładowarka ucieka, no nie. O, udało się. Chyba tata tu siedział. O. Jak to sobie podjechać? Chyba... przodem? Czy tam bokiem? Tam bokiem. Przyczepa, zmieszczę się, muszę. Pronarkę sobie odstawiłem, bo tu pronarka stała. Wiedziałem, że będzie problem. O, super. Tu się złamie. Gdzieś na takiej wysokości. Później i tak, jak odczepię, będę jeszcze raz musiał podjechać, samą taką ramkę przy gardzieli domyć. No. Dobra. I teraz tak. Przechylić. I opuszczać. No i mamy header umyty. Header umyty. Jadę go wyczepić. I wtedy biorę się za kombajn, żeby to dzisiaj umyć. Ale go wyczepię, to i tak będę musiał jeszcze raz z headerem podjechać. Tak jeszcze raz będę chciał podjechać, bo tu gdzie się styka gardziel jest na pewno nieumyte.
ślad jakiś zostanie. No, no ale całkiem inaczej. Naprawdę. Uda się, czy będę znowu musiał kombinować. Czasem mam tak, że jest ok, a czasem kurczę, tak mi nie idzie to odczepianie. No niemożliwe. Ja chyba stary kombajnista już. Kurde, elegancko. Panowie, ja bym się sam nie spodziewał. No podjadę, tylko tam obręcz jeszcze umyję. Ci się terminy nie popierdzieliły? Żniwa za miesiąc. Kurde, monster jaki ogolony, jaki godziutki. Kamerujesz? Tak, siema. Siema. Jaki oks zajebał. No. Trochę ci się terminy, kolego, popierdzieliły. Bo za miesiąc kosimy. Za miesiąc kosimy, nie dzisiaj. No. Jeszcze tylko tutaj header, bo miałem podczepione, nie miałem możliwości, nie? No i wsio. Kurde, jak się naskakałem, jeszcze jak do mnie dzwoniłeś, jak na coś z drabiny spadłem. Co ty dajesz? No bo moja głupota i leniwość wyszły na jaw, nie? Drabinę postawiłem praktycznie w pion i myślałem, że się utrzyma na chwilę, nie? Ja wszedłem na trzeci szczebel jak ona i jebł duch. No i tak. Podczepisz mi ten header? Ale za to cela mam, na kamerze widać. I co teraz? Nic. Dobra, puszczaj. Dobra, weź. Ty się już kuźwa we mnie bawisz, nie? Nie sądziłem, że ty do mnie przyjedziesz. Myślałem, że to blef wczoraj.
Ja lubię takie akcje, nie? Że chwilę zastanowienia się, 5 minut, ok, jadę w drugi koniec Polski, ale po tobie bym się tego w życiu nie spodziewał. Szybko się ucieszę. Ale tutaj to masz burzę piaskową normalnie. Tu jest Sahara. Tutaj dzisiaj 3 krople w nocy dosłownie spadły. I w maju spadło może z 10 litrów i to na samym... w majówkę. Spadło to jak sadziliśmy. A tak to nic. Proszę cię, już jęczmień, żółte place się robią. Już? Tak, na tym kawałku. I tutaj piachu nie mamy, nie? No. Mnie dzisiaj tak porosiło po 9, że aż się godzinę czasu nie kurzyło. No u nas to samo. A szkoda gadać. Tu jest mniejszy, bo tu coś Grzyśkowi nie pykło z pierwszą dawką. Tam jest większy. Tu coś wjazd mu nie pykło mu. No widać. No. I to na tych białych rozlewakach, wiesz? Coś się zadziało, bo i tam wjazd na drugim... akurat po przekątnej, nie? No. I tutaj. Kuźwo, on wyższy jest jak w zeszłym roku. Susza to zrobiła, wiesz? My się baliśmy skracać. No. Jelonek umyty, niech sobie stoi do jutra. Tak zawsze robimy, że po umyciu on tutaj przez noc zostaje. Nic mu tu nie będzie. Aż po prostu później, jak zacznie kosić, nie? No. To trzeba uważać, żeby, wiesz, najlepiej unikać rosy i tak dalej. No i tak, wiesz, tłusty kurz z rzepaku czy tam ze zbóż i on się zawsze wklei. Jeszcze deszcz, niech ci się trafi, że cię zgoni z pola. No w zeszłym roku chyba pod koniec żniw. No wtedy tutaj na pszenicy zgoniło. Jak na coś, nie? No. Za czysty był, ale tak to jest. Dobra, pójdziemy jeszcze tak na koniec do Erki. Pochwalę się, jaki uchwyt zrobiłem. Miałem w oczach, w głowie, co inaczej, to inaczej rozwiązać. W sensie z innego materiału to. Ale też myślę, że nie będzie źle. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Grześka silnik z Passata. No, wbijaj. Muszę ją też umyć i opryskiwać, bo... Panie, gdzie w butach, kuźwa? Gdzie w butach? Narzekasz. O. Zrobiłem taki sobie uchwyt. Tutaj dorobiłeś? Tak, tą poprzeczkę. I wtedy rurkę przyspawałem pod Amatlona. No a iPad jest na cybantach tam przyłapany, nie? Więc on jest ruchomy. No a Matlona już nie da rady przestawić. Ale to jest pod ręką przede wszystkim, nie? No. Nie muszę do przodu nic. Marzyło mi się to, tylko że marzyło mi się z aluminium. No. Profil aluminiowy, nie? No, a jak spojrzałem na cenę oryginalnego uchwytu takiego w spornika. No to wolałem płaskownik użyć. No. Ale spoko, co? No. Cenią się za te oryginały. No, filterek do AdBlue, bo zmienialiśmy w zbiorniku, nie? No. 530 chyba brutto. Masakra. Jak to ojciec usłyszał, to obdzwonił chyba w okolicy wszystkich. No. Żeby go zdobyć, myślał, że taniej, no. Nic z tego. 530 za takie małe coś, nie? Tam na chwilę podjadę. Dobra. To co? Trzeba dzisiaj przygotować się na jutrzejsze urodziny, nie? No. Także co, moi drodzy? Dzięki za uwagę i do następnego. Na razie. Cześć.